Cześć, witam was w ostatnim odcinku kariery Wenecją. Tak jest, niezależnie od tego, czy będziemy grali dalej, czy, czy też nie w europejskich pucharach, to jest ostatni odcinek. Taką decyzję podjąłem już jakiś czas temu. Chyba zresztą wiedzieliście, że taką podjąłem. E, ponieważ uważam, że e, po prostu dalej, nawet jeżeli byśmy byli widzyni mistrzów, nie ma sensu ciągnąć tej kariery, bo będzie to zbyt długo. E, więc to, co jest celem na dziś? To dobrze się bawić i zapracować na dobre wspomnienia i na pozytywną ocenę tego projektu, bo jeżeli wprowadzimy Wenecję do europejskich pucharów jakichkolwiek, to uważam, że zrobienie z tego zespołu, właśnie tego typu drużyny, która awansuje do tych rozgrywek, będzie uznana przeze mnie i mam nadzieję, że przez Was jako sukces. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba, jeżeli jakikolwiek odcinek tej kariery, która. Wiem, że według Was była uważana za jedną z najlepszych. Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Tak na podsumowanie, subskrybujcie kanał i oczywiście napiszcie swój ulubiony moment tej kariery. Jak zwykle robimy to pod koniec. Zapraszam oczywiście nieustannie na stronę Ergol.com, Tam z hasłem Gosa 10 macie 10% zniżki na zakupy, więc warto sprawdzać, warto obserwować. Warto także kanał subskrybować, bo już jutro nowa kariera. Zapraszam bardzo serdecznie, ale skupmy się na tym, co dziś. Skupmy się na tym, co teraz. Skupmy się na obecnym sezonie, bo e, o, oczywiście porażka z Milanem bardzo poszczyżowała nam plany. Ale cały czas ta czołówka. E, wymarzone miejsce, chociażby to szóste jest w naszym zasięgu, więc trzeba e, mieć nadzieję, że uda nam się je osiągnąć. To co pewne w tym meczu chciałbym, żeby Wandhausen grał tego troszkę bardziej e, prawego obrońcę. W dodatku e, zaspina Cole w drużynie, pojawi się frabotta. Nie pojawi się machis. E, co prawda jest to pozycja wymagająca dużo pracy od niego, ale mam nadzieję, że e, da sobie radę i też tę lewą stronę wzmocnimy e, Rowellą bardziej defensywnym. A pojawi się Franicz. W ten sposób za tym menu to wyglądało. Szybka symulacja meczu z Sassuolo przyniesie nam 3 punkty. Proszę, tak jest! I Macis z tej lewej strony zdobywa bramkę, tak więc jest to powód do zadowolenia. Jest to powód także do zadowolenia z bloku defensywnego. No i powiem szczerze, skoro poszło nam tak dobrze, to przede wszystkim tej zmiany chciałbym się trzymać tutaj na stałe, a innych będziemy dokonywali jak zwykle w tym takim menu przedmeczowym, które no, no, no nie jest permanentne, prawda? Tracimy... 5 punktów do Lazio, 5 punktów do Interu. No i to jest naprawdę miła sprawa, bo to są miejsca premiujące kolejno do Conference League lub Ligi, Ligi Europy, prawda? No Na razie nie myślę o Lidze Mistrzów, ale chcę jakiekolwiek europejskie rozgrywki wprowadzić do Wenecji. No, i mam nadzieję, że nam się to uda. E, zachowujemy zatem, słuchajcie, tutaj ustawienie z, poprzednich, e, z poprzedniego spotkania. E, no, i tu zapraszamy sobie Ciebie, i to obrócimy. E, I to jest wszystko. E, mam nadzieję, że zadziała to tak samo dobrze na zespół z Genui. Tak też się dzieje. Co prawda, tym razem ramki tracimy, ale przede wszystkim strzelamy. Mancini, Esposito i Salcedo wpisują się na listę strzelców. Oj, cieszy to bardzo mocno, słuchajcie, cieszy to bardzo mocno, bo potrzebujemy, potrzebujemy teraz seryjnych zwycięstw. Szczególnie z tymi, którzy są od nas gorsi. Po prostu musimy zdobywać punkty, bo bez tego. E, będzie naprawdę ciężko e, Giordano skończył sweeper keeper, to myślę, że to teraz może będzie zrobić goalkeeper, e, popracuj sobie nad tym, e, no nie powiem, że następco na Wasa, bo tutaj nie ma co e, do tego wątpliwości, że raczej e, kogoś kto zastąpi Keylora trzeba będzie szukać e, w, po prostu gdzieś indziej e, ale no na pewno jest to zawodnik, który jest istotnym elementem tej drużyny e, który ewentualnie e, jest, jest dobrym dodatkiem do rotacji. Siódme Miejsce tuż pod europejskimi marzeniami. No i możemy się zaraz od tego miejsca oddalić, widząc, że przed nami starcie z e, Interem. Na pewno e, utrzymamy tak, zagramy sobie jeszcze raz tak samo. No skoro to działa, to nie mam zamiaru się tego pozbywać. I w tym spotkaniu wyjdziemy takim składem: Rudiger Zules Skriniar. No niezła obrona, kranio w bramce. Jorginho, e, Eriksen Barella, Saka, Czalanoglu, Firmino, Xavier. Powiem szczerze, ten środek pomocy jest do rozbicia. Znaczy on jest mega techniczny, ale nie ma tam kogoś, kto by wziął na siebie ciężar pracy. I wiecie kogo tam nie ma przede wszystkim? Galiardiniego. Ja wierzę w zemstę. Ja wierzę w taką, wiecie, zawiść. Ja wierzę w to, że Galiardini w tym meczu wejdzie i pokaże, że oni nie powinni go sprzedawać. I... Remisujemy z Interem. Galliardini. Zagrał słaby mecz. No spalił się chłopak, przemotywował. Tak też bywa, prawda? Na szczęście na wszystko jest jakieś uzasadnienie. Dobrze. Eee, to i tak jest dobry wynik. Znaczy, remis z Interem to jest naprawdę sytuacja nie najgorsza. Zgłaszają się do nas w że z powodu no, za małej liczby gier. Gomeza, no ale w tym momencie Gomez ma duży problem, bo e, dla Papu nie ma miejsca w tym zespole. Znaczy, nie ma dosłownie pozycji na boisku, e, na której on by mógł występować. W rzeczywistości, na spokojnie moglibyśmy umieścić go na, e, w, w roli fałszywego napastnika, wspierającego tego napadziora, który tam e, jest, ale. No, tutaj takiej opcji nie mamy, a no na boku pomocy. Absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby grał Gomez, który musiałby latać w tej WFT te i, i, i grać jeszcze w defensywie. No czegoś takiego tutaj absolutnie nie przewiduję, prawda? Widzę, że mamy zebranie dotyczące formy, no bo mamy za, za młody zespół i tak dalej, ale powiem tak. Ja skupiam się na dostarczeniu tutaj Europy i to jest dla mnie najważniejsze. I tak, z zespołu, którego raczej nikt nie stawiałby w otoczeniu tych największych zrobili bardzo solidny zespół topowej dziesiątki. A teraz chcemy, żeby to był solidny zespół topowej szóstki/siódemki. Na pewno zwycięstwo z Celernitanu jest dla nas Musem. Bez tego nie możemy myśleć o dalszych powodzeniach. Wygrywamy z Salernitaną, ale w 89 minucie niewykorzystany rzut karny em, ekipy gospodarzy. Dla nas Espozi to napastnik dublet i Salcedo strzela gole, ale no umówmy się... No z zespołem z Salerno raczej chciałoby się wygrywać pewniej, raczej chciałoby się wygrywać w bardziej okazały sposób, przede wszystkim nie tracąc goli. Um, udaje nam się zmniejszyć naszą stratę do tego topu, um, do punktów czterech, czyli tam poremisowali swoje spotkania, a my... Swój mecz wygraliśmy, rzecz jasna. Teraz gramy z Lasem, zawsze niewygodnym, zawsze nieprzyjemnym na miejscu e, 13. No i przed tym meczem dokonamy znów zmiany, e, a mianowicie Tupyk. E, zapraszamy Macisa i zapraszamy e, ciebie w ten sposób sobie to obrócimy. E, czy chciałbym coś tu jeszcze zrobić? Nie. nie, 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 nie. Tu nie kombinujemy. Tu wszystko zostaje tak, jak jest, i w meczu z drużyną z Werony. Wygrywamy 3 do 0. Esposito, Esposito i Salcedo. E, dwóch Espositów strzelało. Z czego jeden pewnie dołożył jeszcze asystę, i przekłada się to na ocenę doskonałą. więc musiał być to naprawdę udany mecz naszego kapitana. E, jak tam czołówka, jak tam tabela, jak, tam ten, e, jak to wygląda? Dwa punkty straty oni znów remisują. A my znów wygrywamy. Bardzo mnie to cieszy. Widzimy także, że Keylor na was notuje czyste konta, co jest bardzo miłą sprawą, że ten doświadczony golkiper radzi sobie tak dobrze. Na przed nami spotkanie z Torino. Gramy zatem z bykami. No i zobaczmy jak to będzie wyglądało. Zmiana będzie bez Spinazzoli wychodzimy. Machis oraz Franic tu sobie wskakuje. Salcedo zostaje. Nie, to wszystko zostanie. To wszystko zostanie. Uważam, że to jest ok eee, No wygrajmy z nimi. Pliska. Dzięki. Salcedo Gagliardini. Piękna sprawa. No Salcedo i Esposito, to jest duet napastników przecudowny. To muszę powiedzieć, ale to jest duet, um, który jest do rozmontowania, w sensie um, takim, że nie widzę możliwości, żeby um, Esposito grał dłużej w tym zespole. Mówię o napastniku Esposito, prawda? Więc um, tutaj to, to jest zawodnik, który powinien odejść, um, bo, bo, bo jakby no, 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 przerósł tę drużynę, mam wrażenie. A my gramy z Atalantą Bergamo. Um, Jestem przerażony, bo oni są zmęczeni. Jak słusznie ktoś zauważył w komentarzach, i to przekłada się niestety na rzeczywistość, e, jeżeli zespół jest zmęczony, to nie da się go ograć. Zobaczymy, czy tak będzie w tym przypadku. Tak jest. I to jeszcze os na ostatnich metrach. Naprawdę, w, tej w tych karierach, i to mówię zupełnie poważnie, mam wrażenie, że jeżeli się trafia na tak zmęczony zespół, to wygranie z nimi graniczy z cudem. Będę przy kolejnych okazjach, jeżeli będzie aż tak wykończona drużyna, e, starał się symulować mecz w rozbudowanej symulacji, bo mam wrażenie, że wtedy jest większa szansa, że się wygra. Bo tak to naprawdę wygląda e, no, 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 niemożliwie. Gramy teraz z Bolonią. E, zespół e, ten jest. No nie powiem, że jest zmęczony. Tutaj nie możemy ich za zmęczony, ale tak. Macis i Franic w ten sposób to ustawiamy znów, e, bo jednak w normalnych warunkach to działa, i w tym przypadku. Nie zadziałało. Przegrywamy 2 do 1. Znowu na ostatniej prostej. Na szczęście Lazio nie, 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 nie wygrywa swojego meczu. To są 4 punkty różnica, ale ile spotkań? To jest pytanie. Spieca. Eee, specja, przepraszam, specja spe, e, Napoli-Piemonte-Calcio-Udineze. Cztery mecze prawdy, z czego dwa to są must winy, a dwa, o mamo, boję się ich. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale naprawdę mam mega mieszane uczucia. Jestem tutaj serio zestresowany z tym starciem, bardzo mocno kończy się wypożyczenie Gomeza, ale to nas zupełnie nie interesuje w tym momencie, no i zobaczmy starcie ze Specją, podchodzimy do tego tak jak jesteśmy przygotowani, bo w poprzednim meczu przegraliśmy, więc dostajemy swoją szansę Spinazzola, dostajemy swoją szansę Lobotka wygrywam 3 do 1, Esposito, Salcedo jeśli chodzi o Spinacole i Lobotkę, był to nie najgorszy mecz, Lowato i Mancini między innymi zagrali odrobinkę gorzej, ale no mam wrażenie, że przyjście Manciniego mocno Pozytywnie e, wpłynęło na drużynę. E, zobaczmy, bo tutaj Sopi e, skończył e, defensywnego obrońcę. E, zróbmy teraz mu. Yy, szeroko ustawionego, żeby pracował nad podaniami i tak dalej. Yy, bardzo dobry transfer, bardzo jestem z niego zadowolony. Zresztą zaraz będziemy sobie to podsumowali, ale mam wrażenie, że SOPI yy, naprawdę może być, przez nas być oceniony bardzo pozytywnie. Tymczasem yy, gramy z Napoli, zobaczmy, jak to spotkanie będzie yy, wyglądało, jak tam przygotowani są do niego Napoli, tańczycy. My wyglądamy naprawdę ok. Oni wyglądają naprawdę ok, No i przede wszystkim ich skład serio robi wrażenie Zresztą zaraz go sobie tutaj przestudiujemy ehm, Tu oczywiście robimy taką zmianę No jeżeli chodzi o naszych rywali No to jest co? Krychowiak na lewej obronie Fofana w środku obrony Zinchenko e, Colwill e, Baku Younes Valverde Guedes Berardi Depay No wygląda to i brzmi naprawdę okazale Jedziemy do Neapolu Wywieź stamtąd trzy jakże potrzebne punkty I to robimy Mancini i Spinazzola. Tych dwóch, których kupiliśmy w zimie spłaca się teraz naprawdę, bo to właśnie chciałem powiedzieć, wkłada nas w miejsce Kolorowe. Jaki to jest kolor, nas to nie interesuje. Dopóki to nie jest czerwony, ale nie, no jaki to nie jest kolor, to my jesteśmy zachwyceni. Ale to jeszcze jest, słuchajcie, roboty, a roboty. Przed nami mecz z Juventusem. E, tutaj porażka znowuż nas wyrzuci e, z, z, z lokaty, na której tak bardzo chcieliśmy, tak bardzo marzyliśmy, żeby być. Zatem wygrajmy z Juwę. E, brzmi łatwo. No łatwe raczej nie będzie. Jube wrócił na, no mówmy się, należne mu pierwsze miejsce w Italii, e, więc nie będzie to na pewno sprawa łatwa, e, ale postaramy się. E, wracamy do tego ustawienia, bo ono wydaje się, no zadziałało ostatnio lepiej, zatem e, przechodzimy do tego y, układu. E, I wiecie co, zrobimy jeszcze jedną no, zmianę. Bez fraboty pojedziemy na to spotkanie. Tutaj zaufamy Gomezowi. Może się okazać, że papu wejdzie i jego doświadczenie da nam na przykład bramkę zwycięską. Zobaczymy. Ponger, Pongracic, Mazraoui, Grimaldo, De Licht. Oczywiście ten skład jest pomieszany, bo boczni obrońcy są w środku, dziwne, e, a środkowi na zewnątrz. Locatelli, Herrera, Kostic, De Ketelar, McKinney, Neymar, Junior. No, wygląda to imponująco, a wynik? Wynik dla nas dobry. Remis z Juventusem to jest coś naprawdę do przeżycia i słuchajcie, Esposito po raz kolejny strzela. Zatem wszystko sprowadza się do tego ostatniego meczu. My wy... jest nie, nie wypadliśmy, przepraszam, nie wypadliśmy cały czas, ale zdjęcie na wasa śmieszne. Jak jakaś strasznie dziwna perspektywa. My cały czas jesteśmy w tym jakże istotnym dla nas miejscu, tak więc wygrać ostatni mecz. Wygrać ostatni mecz w lidze. I mamy to, czego tak bardzo chcemy. Po spotkaniu z Udinezy już nic nie będzie. To będzie koniec tej kariery. Ostatni mecz. Wszystko sprowadza się do tego starcia. To, czy ta kariera będzie przez nas wspominana pozytywnie, czy nie. Albo inaczej. Pozytywnie będzie przeze mnie bardzo wspominana. Ale czy będzie wspominana jako udana, czy nie. Sprowadza się do tego jednego, ostatniego meczu. Spinazzola, Lobotka zostaje przy tym układzie. Zaufam im. I w tym spotkaniu... Z zespołem z Fury Remisujemy jeden do jednego Arslan w 80 minucie, zobaczmy Jak Lazio? Czy będzie widać Lazio? Nie ma pokazanego ich meczu Nie widać Lazio, ale oni także zremisowali chyba Chyba, że zaraz wypadniemy Chociaż ostatnia kolejka powinna być grana w multilidze, prawda? Ale, ale nie Mamy Conference League dla zespołu z Wenecji. Uważam, że to jest niebywały sukces, słuchajcie. Wprowadzamy Wenecję do Europy na sam koniec tej kariery. No to jest piękna sprawa. To jest naprawdę piękna sprawa. To trzeba traktować jako nieprawdopodobny sukces jeżeli chodzi o, o, o kształt tego klubu. E, inaczej, znaczy nie nieprawdopodobny, nieprawdopodobny byłby on sezon dwa sezony temu. Teraz to był nasz jakby to było wymaganie, które trzeba było spełnić, ale je spełniamy. Ja jestem niezmiernie zadowolony. Słuchajcie, Wenecją odstawiliśmy takie zespoły jak Lazio, Milan, Atalanta czy Sassuolo nawet. To naprawdę robi wrażenie. To, 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 naprawdę jest, to naprawdę jest sukces. Jeżeli chodzi o stratę punktową do ligi. Mistrzów była ona znaczna, to trzeba przyznać Bo to było 7, nie, tak 7 punktów, do Napoli No nie straciliśmy punktów w ogóle, tutaj bilans Bramkowy decydował o Lidze Europy No to, to też by było coś, ale Słuchajcie, no warto na pewno sobie tutaj tę karierkę Podsumować, jeżeli chodzi o e, Naszych zawodników O ich występy, e, zatem no Przechodzimy do tych, którzy grali, Zabrani na pewno nie, nie grał tyle, ile by chciał Ale trzeba przyznać, że jak grał, grał naprawdę spoko I, e, i to jest piłkarz Który na pewno e, konferencjalnie Slick od przyszłego trenera powinien dostać. Sopi, uważam, że to był bardzo przyzwoity transfer. Też nie najwięcej spotkań, ale e, zawodnik z cały czas dużym potencjałem, tak samo jak Ricky, też Richie. 15 spotkań, bardzo wartościowy rezerwowy, w pewnym momencie także piłkarz podstawowy. Mancini wszedł i to wydaje się być duży faktor e, robiący różnicę. Słuchajcie, 6-7 średnia ocen w 17 spotkaniach, 6 czystych kąt. On naprawdę nam bardzo pomógł. E, no, frabotta. Trochę do zapomnienia ta historia, bardzo niespełnione oczekiwania, i tym razem ta trzynastka w jego przypadku okazała się być pechowa. Gagliardini, bardzo dobry, rezerwowy, strzelił nawet jedną bramkę w tej końcowej fazie sezonu bardzo przyzwoite wypożyczenie Gomeza e, tego zawodnika nie wiem czy klub wykupi czy nie e, na pewno Vanhausen trzeba przyznać, że wykonał e, plan rozwojowy jeśli chodzi o siebie e, wygrał rywalizację m.in. z Demiralem, więc tu same plusy dla niego i 6.50 średnia ocen nie była zła, Lobotka potem zaczął grać lepiej, Lowato był naszym najlepszym środkowym obrońcą jeżeli chodzi o cały sezon Hattebor e, miał wzloty i upadki, ale wydaje się, że ta nowa pozycja na pewno mu przypasowała. Spina Zola, e, no ciężko mi powiedzieć, jakie miał występy w Romie. U nas na początku taka średniawka, ale potem mam wrażenie, że było lepiej. Salcedo transfer fenomenalny, Esposito transfer fenomenalny. No, słuchajcie, ten duet zagwarantował nam we wszystkich rozgrywkach e, 35 goli, jeżeli dobrze widzę, prawda? Więc e, to, to naprawdę to naprawdę jest, jest dużo, a mówimy o bramkach, w dodatku 10 asyst. Nie, nie wiemy ile pomiędzy sobą, ale naprawdę to było, były fenomenalne rozgrywki. Machis bardzo solidny rezerwowy, słuchajcie. Może zagrać i na SPO i na boku. Uważam, że bardzo bardzo spoko. Esposito capitano. Dziękujemy ci, że z nami byłeś w tej karierze. Kolejny sezon zakończony double double, 11 goli, 16 asyst, 70 średnia ocen. Top, naprawdę top. Keylor na Was. 40 spotkań rozegranych. 12 czystych kąt. Nie najgorzej jak na 38-latka. Ehm, no i dalej mamy najwięcej spotkań po stronie Rowelli. 40 meczów, słuchajcie. No ta średnia ocen nie powala, ale. Pamiętajmy, że to jest 40 spotkań, więc na pewno trudniej jest w 45 spotkaniach, przepraszam, w 40 spotkaniach mieć 6,30, niż, niż w 34 mieć 6,30, niż w 18 mieć 6,30, prawda? E, no to jednak jest, jednak jest to e, znacząca różnica e, i, i tu trzeba Rowelli to oddać. Czy, 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 na, czy wypełnił wszystkie oczekiwania wobec niego? Ciężko mi powiedzieć, ale na pewno na pewno tutaj nie można być z niego niezadowolonym jakoś strasznie. Dominik Calvert-Luin widać, że tutaj cały czas trzyma tradycję anglików w AS Roma. Jeżeli chodzi o ligę, zobaczmy, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o strzelców najlepszych, jak tam nasi chłopcy wyglądali na tle innych. Niklas PP, Talanty Bergamo, najwięcej bramek. No chyba, że to nie jest Nikola PP, bo to może być jakiś inny PP. Zweryfikujmy to sobie. Na szybko. No bo ciekawy jestem, czy to, czy to Mikołaj Pieprz, były piłkarz Arsenalu, czy też jest to ktoś, ktoś inny. Zatem Bergamu. I zobaczmy, czy to jest Nikla PP. Musa Baru. Tutaj nie ma PP. Tak, Niklo to jest na pewno on. Co ciekawe, nie jest oceniony nawet na 83, bo tak byśmy go e, znali. Ba bardzo interesujące, że tak dobrze e, Iworyjczyk sobie radził. Może jest to jakiś pomysł do innych karier, bo to jest zawodnik, którego z arsenalu powinno się. Nie aż tak ciężko wyciągać. No dobrze, ale patrząc dalej, mamy tutaj Calverta Luina na drugiej pozycji. Esposito na miejscu numer 3. W topowej 15 widzimy jeszcze, rzecz jasna, Salcedo. No a jeżeli chodzi o mistrzów, to Herrera i de Quetelar po 17 goli, więc to naprawdę solidny duet. Jeżeli chodzi o asystentów, firm... A przepraszam, to puchar był asystentów zobaczymy sobie tutaj. No i Esposito, nasz kapitan, z największą liczbą asyst i taką bardzo wyraźną, mu 15 asyst, 10 dpa i 10 Renato No i Keylor na was najwięcej czystych kąt, to naprawdę robi wrażenie. Ale zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz, no bo ja powiedziałem, że Juventus tak pewnie, że jest mistrzem, a może to nie, nie Juve było mistrzem, ale nie, to był Juventus jednym punktem na Romą no, niesamowite, słuchajcie. No była to naprawdę, uważam, ciekawa kariera. I ja z niej osobiście jestem bardzo zadowolony. Mogłabym mieć lepszy wynik sportowy. Nie skosztowaliśmy tu europejskich rozgrywek, ale zawsze musi być jakieś poczucie niedosytu. ja z tym poczuciem tę karierę kończę. Ale w poczuciu nie gigantycznego, ale sukcesu. Jakby tak bym go określił. Gdybym miał tę karierę pod względem wyniku, ocenić w skali 0,10, oceniłbym ją na, na 7. Tak bym to powiedział, bo, bo jest naprawdę ok. A, a jaka będzie kolejna kariera? Jak nam pójdzie? Jak to wszystko będzie wyglądało? O tym przekonacie się już jutro. Wenezio, arrivederci. A co będzie jutro? Jaki kraj? Kto wie?